Witam serdecznie, Maciej Wudzik, WG Kosakowo. No i po kolejnym praktycznie dzisiejszym oblocie. A jest zimno, jest minus 6 stopni, mocny zimny wiatr, no, ale gołębie bardzo mocno trenują. One praktycznie teraz skończyły trening. Ja cały czas muszę obserwować, stoję z tym straszakiem, naprawdę daje wyśmienicie radę. Te gołębie są ciężkie już do złapania przez jastrzębie. One naprawdę super sobie dają radę w powietrzu, z tym, że no różnie to może być. Zaskoczenie czy nie zaskoczenie, nieraz tu będzie uderzał praktycznie jak one już lądują, dlatego muszę zawsze stać i pilnować. Gorzej z tymi późnymi. One po prostu jeszcze nie potrafią tak latać, nie potrafią uciekać. Choć myślę wczoraj naprawdę pistolet pomógł. Naprawdę pomógł i to było dosyć daleko, gdzieś było, ja wiem, przy tamtych domach, ale huk wystrzelonej tej racy spowodował to, że odpuścił. No odpuścił, a już go miał praktycznie, siedział mu na ogonie. Myślę, że trochę to pomaga. A one dzisiaj są, mówię, po takim konkretnym oblocie, strasznie zimno, ja też uciekam do domu, zaraz je nakarmimy. One nie tak dostają już rano karmę przed treningiem, w razie czego gdzieś by daleko odleciał, bo też są dwa razy już takie sytuacje, że po ataku przychodziły wieczorem, myślałem, że po prostu system ich nie odbił, a się okazało, że dopiero wieczorem praktycznie się szarawo robiło, dwa gołębie wróciły, albo gdzieś siedziały przestraszone, albo po prostu gdzieś odleciały daleko. Te też za chwilę puszczę. No muszą się przyzwyczaić do tej pogody. Zaczyna padać drobny śnieżyk, taki pruszyć. Jest naprawdę strasznie zimno, ale no mówię, no takie mamy tu zasady. Loty zimowe i te gołębie muszą sobie dawać tu radę. A w tym tygodniu nie wiem, czy o, jest zimno. W tym tygodniu nie wiem, czy damy radę, ale już na następny tydzień na pewno zrobimy pierwszy lot taki wywózka. Tak jak mówiłem, one wszystkie będą w opcji jako trening. Ostatni będzie tylko lot jako konkursowy z koszowaniem, ze względu na to, że mówię, no to jest zimno, no to koszować tu te gołębie, wkładać na tą antenę, później do samochodu, no to trochę trwa. One będą praktycznie koszowane bez opcji koszowanie, wywożone i będzie widać je, które wróciły, które są. Ale też od następnego tygodnia uruchomimy statystyki, czyli będzie mniej więcej widać zawsze, co w gołębniku jest. Do usłyszenia, dobry lot. A jeszcze, jeżeli ktoś by chciał coś aktywować, są gołębie do aktywacji, czyli tak jak prędzej mówiłem, 150 zł jest aktywacja gołębia. Gołąb bierze udział w wszystkich lotach i wygrywa ewentualne nagrody, które zdobędzie już na wasze konto. Do usłyszenia, dobry lot.